Dobra, kochani, cześć, witajcie u mnie w łazience, a dzisiaj będziemy w zasadzie czyścić JBL Flipa 4, który kupiłem jako uszkodzony na Allegro, więc zapraszam was serdecznie na odcinek. Dobra, jak wiemy, Flip 4 jest wodoodporny i dzisiaj będziemy go tak naprawdę czyścić. Tak naprawdę naprawa jego była prostsza niż myślałem, ponieważ wystarczyło zakleić, jak widzicie, ten tutaj otwór, który tak naprawdę psuł całą szczelność całego głośnika, czyli w zasadzie powietrze całe z niego wychodziło i membrany, można powiedzieć, w ogóle nie odskakiwały. A teraz w tym momencie, jak jeszcze naciskałem membranę z tej strony, tak jak widzimy, z tej strony wyskakuje i głośniki również. Nadal trzymam membranę, dopiero teraz puszczam i powietrze schodzi, jak widzicie, więc szczelność teraz jest idealna i nic tutaj nie uchodzi, a dosłownie tutaj, gdzie jest ten otwór, tak naprawdę, który powinien być zaklejony, był w tym głośniku całkowicie odklejony, no i się nie dziwić, że on pierdzi. Maskownica była troszeczkę brudna, zresztą zobaczcie, jaka szara woda jest po tym. Ja tutaj to po poprzednim właścicielu właśnie ja już robię taką przepierkę, bo woda jest naprawdę niezaczysta. Nie wiem, co poprzedni właściciel robił z tym głośnikiem, ale jeżeli bez tej uszczelki z nim nurkował, no to mam nadzieję, że żadnej wody w środku nie ma przynajmniej. Dobra. A póki co robimy właśnie przepierkę naszej głównej maskownicy od Flipa 4. No i tak w sumie pewnie byście chcieli wiedzieć, ale kupiłem tego Flipa 4 jako uszkodzonego, co harczał, co nie. Raczej nie przepłaciłem, bo dałem za niego dosłownie stówkę. Można powiedzieć, że dobrze zainwestowałem, bo taka nówka ile kosztuje? 200 coś? Coś koło tego, a więc można powiedzieć, jesteśmy o stówkę, 150 do przodu, zależy w jakim sklepie tak naprawdę. A więc spoko. A ten głośniczek kiedyś był dość dobry i w sumie w cenie JBL-a Go nowego, tak w sklepie dwójki, kupić Flipa 4 to jest naprawdę moim zdaniem okazja i to jeszcze w stanie sprawnym. Woda była czyściutka, jak widać po poprzednim właścicielu tego głośniczka, a więc nic zadać, nic ująć. Wybaczcie, kochani, lub też nie wybaczcie, ale jakoś troszeczkę się zmieni, czy na plus, czy na minus, raczej bardziej na minus. Nagrywamy teraz Samsungiem Galaxy A71 i będziemy teraz wykonywali aktualizację oprogramowania JBL-a Flipa 4. Chyba pierwszy raz w ogóle to robię w życiu, aktualizację oprogramowania dla głośnika Bluetooth. Co ciekawe. A więc zróbmy to sobie. Please do not turn off JBL 3. Lift this up. Keep your mobile device close to JBL Flip 4. Ok. Wiadomo, bo to jest... aktualizacja odbywa się po komunikacji Bluetooth, więc tym telefon jest bliżej naszego głośnika, tym po prostu transfer pliku jest szybszy i aktualizacja szybciej przejdzie. Zresztą sami już widzicie, że nasz przycisk zmienił kolor na biały i chyba to już znaczy, że ten firmware właśnie jest już władowywany do flesza naszego głośnika. A jak widzimy, mamy upgrading już, a nie downloading. Bo ten plik firmware'a chyba był bardzo malutki, tak, on już się tutaj wgrywa. Co ciekawe, radzę mieć zawsze podłączony kabel micro USB podczas tej aktualizacji, bo nie wiadomo, w jakim stanie w tym głośniku konkretnie jest akumulator, a więc żeby się tutaj nic nie stało, właśnie polecam coś takiego zrobić. Nawet nie wiem, czy aplikacja w ogóle pozwala na zrobienie aktualizacji, jeżeli głośnik nie ma podłączonego zasilania. Nie wiem, czy ma takie zabezpieczenie. Ale spoko, pierwszy raz robię aktualizację głośnika, dobra. Tak to właśnie wygląda, przy pomocy aplikacji JBL Connect oczywiście się to odbywa. I potrwa to, z tego co widzę, 29 minut. Po komunikacji Bluetooth 4.2, no troszeczkę będziemy musieli poczekać, dobra. Ok, kochani, zbliżamy się już do końca naszej aktualizacji. Jesteśmy na 96% aktualizacji z firmware'a 3.2 bodajże do 4.0, czyli tego co jest najnowsze. Właśnie w tym firmware jest tak naprawdę bas podbity, z tego co sprawdzałem. Jeszcze to gdzieś około 40 sekundek, a więc spoczko. 99%. Za 10 sekund od teraz, no, zobaczymy co się stanie, czy nasz głośnik się zrestartuje, czy co się stanie.
ale powinno wszystko pójść pomyślnie. I mamy upgrading 100%. Restarting, tak jak myślałem. I nasz głośnik rzeczywiście się zrestartował. Co? Restartowanie aż ma trwać 6 minut? Czekajcie, czy to nie jest przypadkiem taki całkowity factory reset całego głośnika? Moim zdaniem, jeżeli to ma trwać aż 6 minut, to może on zastąpywać sobie w pamięci flash, może wywalać całkowicie ten firmware, który tutaj był i zastępować tym nowym, bo on przez ten czas, jak szedł ten etap z procentami, może tylko wgrywał mu firmware na flash, ale tamten stary jeszcze pozostał i teraz może wywalać tamten stary, a ten wygrywać na flashu. I tak może też być, powiem wam. A więc widzimy się za 6 minut, dokładnie za 5, za 4 minuty i 30 sekund, tak plus minus. Co ciekawe, szybciej niż zwykle głośnik wystartował. Nie wiem, czemu było aż 6 minut. I update successful, upgrade to 4.0.0. Także mamy Androida 4.0.0 Ice Cream Sandwich. Chociaż to jest własny firmware, żartuję oczywiście. Mamy firmware aktualnego, nasz power bar jest pełny. Tak, jeżeli chodzi o funkcję tego głośnika, to w ustawieniach możemy sobie zmienić funkcję dla klawisza play. Tutaj możemy sobie ustawić, że albo się uruchamia asystent, albo play pauza. Ja jednak wolę play pauza, bo asystenta raczej na głośniku rzadko używam. Speakerphone function, audio feedback sounds. I ciekawe, tych dwóch opcji tutaj nie było przed aktualizacją firmware'a. Te dwie opcje się pojawiły po update'cie. No i chyba już tak naprawdę take a tour. Tak, tu są takie opcje, jeżeli mamy więcej niż jeden głośnik. Jak party mode, stereo mode oraz voice assistant. Z JBL-a mam jedynie goła, on nie jest kompatybilny niestety. A więc raczej z tego nie skorzystamy. Ale z tego, co tutaj mamy, jak najbardziej. Możemy sobie wybierać pomiędzy dwoma funkcjami. Jeszcze mamy audio feedback sounds. Czyli to są te, chyba to jest możliwość włączenia i wyłączania tych dźwięków startowych. Co ciekawe, fajnie, że to wyszło. Speakerphone function, czyli to jest prawdopodobnie możliwość włączenia lub wyłączenia zestawu słuchawkowego, jaki oferuje ten głośnik, bo ma wbudowany mikrofon. Dobra, kochani, słuchajcie, serwis tego to jest istna katorga i masakra. Jeżeli chodzi o wymianę ogniwa, to jest po prostu jakiś dramat. Naprawdę, jeśli chodzi o ten głośnik. Ogniwo za nic nie chce wyjść. Będę musiał je chyba podwalić od dołu, klej namoczyć spirytusem, żeby puścił i w końcu pójdzie, mam nadzieję, ale tak, to jest jakaś tragedia i w ogóle nie chcę wychodzić, od drugiej strony go pcham. Masakra. Powoli się udaje. To co wymyśliłem, wziąłem dwa korektory i podważyłem baterię od drugiej strony i to wyślizguje się, ale dosłownie całym naciskiem całego ciała zahaczyłem o dywan w taki sposób i naciskiem całego ciała z obydwu stron dociskam i to wychodzi, już wyszło sporo, a więc jest bardzo dobrze. I wstawimy tutaj coś od Green Cella, bo to oryginalne ogniwo od Great Power, no po kilku latach nie najlepiej się tutaj spisało, więc kupujemy zamiennik Green Cella i wstawiamy tutaj. Ale musiałem się naprawdę namęczyć, bo to tak ciężko wychodzi, ona jest chyba cała napuchnięta, bo ten plastik nie wygląda, jakby był tak naturalnie odgięty, on powinien być prosty. Dobra, ta nowa bateria przynajmniej prościej wejdzie tutaj, hech. Kontynuujemy i na koniec pokazuję wam wyciągnięte ogniwo. Udało nam się, kochanie, wyjęliśmy całego Great Powera, zobaczcie jaki napuchnięty. Nie wstawiamy tutaj jeszcze raz tego samego ogniwa, bo będziemy mieli ten sam rezultat. Więc zamawiamy dobry zamiennik Green Cell, który jest nawet lepszy od oryginału, a tego się pozbywamy jak najszybciej. 2018 rok, manufactured. Po tylu latach taka bateria, jak widać, wyzionęła ducha. W taki sposób uratowaliśmy nasz głośnik. Sprawdzę, czy tutaj przy kontaktach nic nie nabroiłem trochę przy wyciąganiu tego, bo wiecie, nie chciałem tutaj tego wszystkiego odkręcać, żeby nie psuć szczelności. W tym wypadku, ale nie, wszystkie kabelki, wszystko ładnie się trzyma, nic tutaj nie jest wyginane. Zrobiliśmy kupę roboty, dobra. Nie kupujemy jeszcze drugi raz tego samego, bo rezultat byłby zupełnie ten sam, a więc
trzeba będzie wymyślić i właściwie już wymyśliłem, bo jak widzicie GP18, czyli 2018 rok. I pewnie ta bateria też nie jest nowsza, więc musimy poszukać coś od Green Cella i mamy, voila, coś takiego pięknego. Od Green Cella i kupujemy tylko 5 dych, no to spoko. Także kochani, podsumowując, fajną sobie robótkę załatwiamy, jak widać, z tym JBL-em. Dobra kochani, słuchajcie, coś koło 6 po pierwszej. Ja już odkryłem podczas oglądania disassemblingu, czyli rozbierania tego głośnika, mówiąc po polsku, manianę, jaką odwaliłem. Dokładnie w tym momencie. Albo dobra, pokażę wam po prostu. Mianowicie, wyciągałem baterię dosłownie hardkorowo i w tym miejscu szła właśnie o ta tasiemka. I nie zauważyłem tego, że w niej jest ukryty konektor. Taśma z konektorem, no nie? No i przez to, że tego nie zauważyłem, oczywiście musiałem urwać. Tak. Bo jak widzicie, tutaj mamy urwany koniec, a tutaj mamy drugi koniec, który udało mi się siłą wyszarpać. A teraz zregenerować to w moim akurat wypadku żaden problem, bo rozbierałem niejednego laptopa i na szczęście udało mi się odłączenia płyt głównych właśnie taką identyczną tasiemkę zdobyć, a więc tutaj dosłownie cuda będę odwalać, aby to teraz zregenerować i jutro po prostu móc wstawić akumulator i cieszyć się, że to po prostu działa. Ale jak widzimy, wszystko tutaj na oko idealnie pasuje, tylko po prostu największa sztuka będzie to idealnie dociąć tyle pinów, ile potrzeba, plus jeden w zapasie, żeby było ok na grubość. I to nie mam takich nożyczek precyzyjnych, a więc powiem wam, chyba żeby będziemy musieli zrobić to żyletką. Będziemy musieli zrobić to żyletką i po prostu paseczek od początku do końca. I robimy nacięcie z dwóch stron i liczymy po kolei, ile będzie pinów, a więc to jest naprawdę bardzo precyzyjna robota, aby dociąć tyle pinów, ile trzeba. Nie mam tego nieograniczonego kawałku, a więc jeżeli dotknę, że tak powiedzmy, złą ilość albo w połowie mi się zerwie, no to mam takich prób, gdzie moglibyśmy zrobić takie na oko, na spokojnie 3, jak może nawet nie 4 próby, ale 3 na pewno, jeśli by nam coś nie zagrało tutaj. Jeszcze, żebym nie miał za mało atrakcji, zamknięcie konektora przy panelu z przyciskami zasilania oczywiście się urwało, ale mam nadzieję, że to ogarniemy na spokojnie potem. Dobra. Powiem wam, cięcie idealnie tak długiej ścieżki jest mega trudną robotą. I pamiętajcie, jak tniecie, to zawsze tnijcie z zapasem 2. Najlepiej, jeżeli nie czujecie tego, z zapasem nawet 3 takich ścieżek, bo końcówkę zawsze można dociąć. Nie zwracajcie uwagi na grubość tego. Ale mi się to udało. Chociaż jak widzicie, to jest mocno poszarpane. Udało mi się to osiągnąć i mamy właśnie taką długość, jaką nam potrzeba. Tutaj tą końcówkę możemy wyrównać żeletką na koniec. Nie musimy równać całej długości, a więc to żaden problem. Tutaj zostawiłem nawet zapas chyba 4 takie punkty, a więc to na spokojnie. Dobra kochani, a więc tak, udało mi się przyciąć idealnie z dwóch stron taką samą tasiemkę, którą tutaj urwałem. Długością się to idealnie zgadza, tutaj mam na wzór. Długość nawet jest troszeczkę nadmiaru, ale tym lepiej, jak widzimy. Więc jest praktycznie idealnie. Teraz tylko to podłączyć do płyty głównej, drugą końcówkę dorobić tutaj. Będzie troszeczkę nadmiar tego kabelka w środku, ale okej. Okay, nie popsuje to raczej za bardzo wrażeń akustycznych. Tym bardziej, że jest to cieńsze niż ten oryginał cały, który był o wiele grubszy. Dobra. O, kochanie, jest 23 po drugiej w tym momencie. Czyli z powoli dochodzi trzecia. Ja tutaj, jak widzicie, przeciągnąłem tą taśmę. Udało mi się podłączyć do konektora. I widzicie, zarówno tu, jak i tam. Akurat się otworzył tymczasowo. Na chwilkę tutaj ten slot. Tutaj jest podłączony i nawet tutaj konektor. Udało mi się naprawić i wygląda to praktycznie jak nowe, no nie?
Tak, moja robótka. Teraz czekamy na akumulator. Będziemy przeciągać taśmy tak, żeby tutaj akumulator nie zahaczył, bo wchodzi on właśnie tutaj. Jak widzicie, no właśnie, bardzo łatwo było popełnić ten błąd podczas wywalania akumulatora siłą, że przesięliśmy tą taśmę. A więc jutro się będziemy zajmować uszczelnianiem tutaj do końca tego gniazda, ciągnięciem, wstawianiem akumulatora i próbą uruchomienia naszego flipa czwórki. Ale póki co jest w rozsypce, jak widać, ale nie jest źle, powiem wam, nie sądziłem, że to się uda, ale jak widzicie, warto wierzyć w moje możliwości. Widzimy się za ile? Coż, o której kurier przyjdzie, pewnie coś około 14-15, więc tak około za 13-12 godzin, tak plus minus, a teraz dobranoc kochani. Do zobaczenia za moment u was, a u mnie za kilka godzin. Dobra kochani, po nocy nadszedł dzień i mamy już naszą baterię z Green Saddle'a, naszego JBL'a. No i teraz co? Pierwsze uruchomienie i tak naprawdę sprawdźmy, czy moje rozwiązanie z taśmką wypaliło. Swoją drogą nie pokazywałem wam, tutaj ją przeprowadziłem w taki dość elegancki sposób, żeby się tutaj nie zawijała, kiedy będzie w tej próżni akustycznej i ciśnienie, żeby ten po prostu ta taśma nie latała. Jest tak ładnie wciśnięta. Dobra. Podłączamy akumulator. Dobra. I teraz przede wszystkim sprawdźmy, czy taśma połączeniowa, którą wczoraj wykonałem o 2 w nocy, wykonaliśmy w zasadzie, działa prawidłowo, więc tu jest klawisz power. O proszę. Czyli działa. Parowanie, świeci się. Znaczy to jest tryb party mode akurat, tutaj nie mam maskownic. Teraz tak. Ładowanie mikro USB, już zapożyczam kabel, zaraz sprawdzimy, czy będzie się świecić ta ostatnia dioda. Teraz przez chwilę robię cięcie w nagrywaniu, sprawdzam właśnie, czy problemy z charczeniem po wymianie ogniwa nie występują. Ja właśnie lubię się grzebać z takimi rzeczami, lubię grzebać w takich sprzętach, a więc spoczko, widzimy się za chwilkę, zrobię testy małe, odsłuchowe, czy wszystko gra tak jak należy i nic tutaj nie pierdzi we wzmacniaczu. No kochani, a więc tak, wszyściutko tutaj gra bezbłędnie, testowałem na maksymalnej głośności, przetworniki ładnie grają, maksymalna głośność, nic tutaj w zasilaniu, że tak powiedzmy, nie pierdzi i tak dalej, wszystko jest ok. Taśmy bardzo ładnie zrobiłem, bo diody się wszystkie świecą, rzeczywiście jest 90%, bo sprawdzałem w aplikacji, a więc tutaj nie ma żadnych problemów. Teraz wkładamy tylko akumulator, na ten czas go wyłączamy i składamy tak naprawdę. Tutaj będzie trzeba przykręcić maskownicę i tam jeszcze kilka rzeczy uszczelnić, ale to na spokojnie zaraz zrobimy. Pamiętacie, jaki to był hardcore z wyjmowaniem tego ogniwa? A zobaczcie, jaki jest hardcore ze wsadzaniem. Tadam! Teraz tylko właśnie trzeba by tutaj dodać jakieś uszczelki, bo nie może to tak latać w środku, no nie? Musi tutaj to być jakoś zamontowane. Czyli trzeba dodać, będzie trzeba dodać od siebie uszczelki, a więc kombinujemy zaraz coś. Nie ma szczelności 100% przez to gniazdo właśnie tutaj, które teraz uszczelniłem plasteliną. Dodatkowo jeszcze zalepię to taśmą, ale sama taśma nie wystarczy, bo po prostu powietrze, próżnia akustyczna to wyprze, a więc z tego względu musiałem jednak się poczynić taśmy izolacyjnej i zamiast na początku nakleić ją na końcu, żeby po prostu robiła docisk, jeżeli wejdzie do środka właśnie tutaj pod to miejsce. Jeśli będzie robić docisk, to będzie idealnie. Będzie pełnić rolę uszczelki, można tak to ująć nawet. A więc dobra, wkładamy. No kochani, było warto i to się nazywa szczelność, spójrzcie. Tak to właśnie powinno działać. Teraz nigdzie nie słychać, jeżeli tutaj przytykam palcem, że gdziekolwiek powietrze ucieka. Jest idealna szczelność właśnie. Zrobiłem tym akumulatorem, można powiedzieć, takiego pewnego rodzaju uszczelkę. Właśnie w te okolice, gdzie taśmę puszczałem.
Uff, było roboty z tym głośniczkiem, co nie? Łach. No to co, kochani, teraz śrubeczki, jeżeli chodzi o mocowanie membran, pokazywałam wam, jak się zamyka i właśnie wkłada się je w taki sposób od tej strony. Tak. I przykręca się je, otóż nie do tego. Teraz musimy nałożyć właśnie naszą kolejną część obudowy. Więc tak, śrubki warto zostawić o właśnie wsadzone w taki sposób, tak nie do końca, żeby, najważniejsze, żeby z tej strony właśnie nie wystawały, żeby tutaj nic nie wystawało od strony tego naszego końca gwintu. I teraz bierzemy naszą kolejną część głośnika, bo składa się on jeszcze z takich dwóch, oczywiście licząc w to maskownicę. Teraz, kochani, powoli przymierzamy się do zakładania naszej maskownicy z klawiszami włączenia oraz party mode'a. JBL Connect. No i oczywiście zakładamy właśnie w taki sposób. Musimy pamiętać, że nasze śrubki siedzą w gwintach, a więc uważnie. Właśnie w taki sposób. Najpierw wchodzi jedna strona, drugą rozciągamy, bo to jest akurat taki plastik dość elastyczny. I wchodzi kolejna strona. Uwaga, bo te plastiki bardzo lubią wypadać od klawiszy. I tutaj musimy już troszeczkę użyć naszej siły, lekko odjąć właśnie tą część i to musimy po prostu o tak wcisnąć, voila, żeby właśnie w taki sposób weszło. I teraz nasza obudowa już ładnie siedzi i tak naprawdę możemy zacząć przykręcać nasze śrubeczki. Do tego wam polecam bardzo cieniutki śrubokręcik, ponieważ dostęp tutaj, jak widzicie, jest bardzo utrudniony. Ale już możemy przykręcić to do naszej obudowy właśnie tak, każdą po kolei. I voila! Tak naprawdę już zakręciliśmy wszystkie cztery śrubeczki. Dwie z tej strony oraz dwie z tej strony. Dobrze. No to teraz pozostało mi jedynie nałożyć maskownicę i odpalić naszego potworka. A więc cóż, maskownica oczywiście tutaj ma przycisk, więc zakładamy w taki sposób, że głośnik, można powiedzieć, tak jakby w nią wchodzi, ponieważ jest to plastik, i w taki sposób ją naciągamy, delikatnie rozszerzając. Tylko pamiętajmy, że to jest plastik, a plastik czasem lubi w nieoczekiwanym momencie pęknąć, aczkolwiek to nie jest akurat taki chiński plastik, który pęka nawet od najmniejszego odgięcia. Tutaj akurat haczyk, więc to musimy lekko odgiąć. O, tak. I teraz już ładnie wchodzi, jak widzimy. Idziemy aż od strony, gdzie nie ma przycisków. I ten materiał właśnie wciskamy tutaj do środka. Właśnie tak. Tylko teraz z tej strony puściło. Takie to są właśnie zabawy z tym materiałem. Ja go tutaj wyprałem, więc troszeczkę się rozłożył. Założyliśmy prawidłowo. Tutaj troszeczkę odstaje, można to poprawić, ale w taki sposób, jak widać, zakłada się na niego właśnie ten owyż materiał. Troszeczkę się rozciągnął, więc to nie przylega aż tak idealnie, ale voila. I jest pięknie. Tak jak widać. No i cóż, głośnik mamy tak naprawdę już zrobiony i gotowy do pracy. Jedynie nie mam do niego smyczki, aczkolwiek to akurat jest taka rzecz, która póki co nie jest mi potrzebna, pewnie jak mówię teraz, ale mogą być takie chwile, że fajnie byłoby go jednak gdzieś czasem zaczepić. Skombinowanie tego to nie jest żaden problem, ale wystarczy kawałek sznurka. Tylko byle czarnego, żeby to ładnie ze sobą współgrało, a nie na przykład biały sznurek, taki jak do wiązania czegoś. Dobra. Jak słyszycie, ładnie działają. Oczywiście ściszanie jest najmniej wyrobione, bo najrzadziej się ścisza. Ale słuchaj, najbardziej wyrobione jest właśnie zgłaśnianie. Play jest troszeczkę też mniej wyrobiony. I Bluetooth. A minus jest najmniej wyrobiony, bo najrzadziej chyba się ten głośnik ściszało. Dobra. I tak naprawdę to by było już, kochani, ode mnie na tyle.
co do akumulatora właśnie, który wymienialiśmy, w instrukcji jest powiedziane, że korzystaj z baterii aż do momentu zasygnalizowania przez urządzenie poziomu naładowania niskiego standardu 50%, czyli musi się nam czerwona dioda zaświecić na głośniku 50%, albo może możemy dojść do jednej kreski po prostu, chociaż to może być 20%. Trzeba 100 podzielić na ile jest tych diod sygnalizujących? Czyli tak gdzieś jedna dioda daje nam 20%, na to wychodzi. Szybka matematyka. A więc musimy dojść do czerwonej diody, jeżeli chodzi o robienie naszego głośnika. Moim zdaniem było warto, bo teraz powinien ładnie grać. Jest bardzo dobrze szczelny. Jak dobrze widzimy, membrana ładnie wychodzi z tej strony. Zarówno z tej. Pięknie. Dobra. Jak ten głośnik gra, chyba sami wiecie, ale pewnie jeszcze na koniec przetestujemy sobie, więc teraz krótkie cięcie i poszukam czegoś na copyright z dźwiękiem, zobaczymy w ogóle jak on gra. I co tu, kochani, powiedzieć? Zrobiłem mały odsłuch i głośnik gra praktycznie wyśmienicie. Może był leciutko słychać, że wcześniej był on nieco używany, bo bateria była nieźle wykatowana, zresztą sami widzicie jaka była napuchnięta, a ta weszła luzem na jej miejsce. Tyle tam się miejsca zagospodarowało, że musiałem dorabiać do niej dosłownie troszeczkę właśnie tej pianki pseudo, taśmą izolacyjną, i jednocześnie zrobiłem idealną izolację tego miejsca, chociaż plastik też robi tutaj dobrą izolację, bo ta obudowa jest już w pełni zamknięta. A teraz w sumie posłuchajmy razem jak on gra, ja już go słuchałem i gra bardzo dobrze. Sami posłuchajcie. I zobaczcie. I podsumowując, jak na głośnik, jak na flipa czwórkę za 100 w wersji uszkodzonej, poza tymi ubytkami gdzieniegdzie tutaj lakieru w obudowie, to tak naprawdę głośnik gra jak nowy. Jeszcze na nowym ogniwie ma idealny zapas mocy, nie ma żadnych spadków napięcia, przez co wzmacniacz już nie trzeszczy. Tak jak nam, nie wiem, sprzedawca zasugerował, żeby wymienić głośnik, to poza tym głośnik sobie, słyszycie, gra idealnie, świetnie. No i kochani, wyradzamy już. Jestem po długich testach. JBL gra praktycznie jak nowa, nawet jak lepiej mi się wydaje z tym ogniwem, które jest lepsze niż nowe. I oczywiście za chwilę sprawdzimy sobie test wodoodporności, na co pewnie bardzo czekacie. Ja zresztą też. A więc zanurzymy sobie go do pełna w wodzie. Obudowa jest w pełni szczelna, nic tutaj nie syczy, a więc nawet się nie obawiam mu tego robić. Co jedyne, co mnie martwi, to troszeczkę zaschnięte kleje, dlatego woda będzie letnia, a nie gorąca, w razie co, żeby ten klej się po prostu od tych gumek pod wpływem ciepła nie rozszczelnił, no nie? Ale tak to wszystko jest ok, szczelne, testowałem i teraz testujemy jeszcze raz, bo jestem pewien. A więc, kochani, będzie głośno. I max głośność. Nice. Cała woda drży. Nice. Głośnikami w dół czy w górę, niezależnie, wszystko ładnie działa. Jak dobrze widzicie, a nawet za ładnie. Projekt JBL Flip 4 ogłaszam więc za zakończony i udało nam się za 100 zrobić bardzo dobrze, naprawić w zasadzie bardzo dobrze grający głośnik. No, bateria wymieniona, już pokazuje normalnie wszystkie 5 kresek, wszystko jest ok. Głośnik nie przecieka ani nic, jest spoczko. No i to było, kochani, na tyle. A jednak może, kochani, nie na tyle.
Film nagrywałem już trochę wcześniej, ale jakoś miałem. Nie miałem zbytnio czasu, byłem za bardzo zajęty, aby go wrzucić. I właśnie dzięki temu, nie obraźcie się, kochani, ale właśnie dzięki temu dograłem wam w tym czasie tutaj, właśnie jak byłem akurat u moich dziadków. Trochę testów takich już prawdziwych, terenowych, z prawdziwego zdarzenia, można tak powiedzieć. A więc teraz w tym momencie w magiczny sposób przenosimy się do godziny bodajże tam 15 i czasu jak byłem u moich dziadków na wsi. A więc lecimy i teleportujemy się tam. Dobra kochani, widzimy się dzisiaj w takiej innej scenografii, bardziej wiejskie klimaty. Jak widać, a dzisiaj robimy test JBL Flipa 4. Na jaką odległość uda nam się dojść, żeby telefon nie zgubił zasięgu po tej drodze? Zaraz zobaczymy. Puszczamy na maksa. I raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, czyli tak można powiedzieć 110 metrów, a ten głośnik nadal gra i to powinniśmy nawet usłyszeć. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131 i tutaj gra na prostej drodze, 130 kroków. Ła. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140 kroków, tu by się skończyła praktycznie droga, zaraz wejdę w pole, a głośnik dalej gra. 141, 140, 141, 142 idę dalej w pole, mamy plus 140 kroków i to dalej gra. Dobra, to zaraz muszę zdobyć tą europaletę, zanim ktoś nie będzie chciał tędy przejeżdżać. No i tak się, kochani, powinno robić testy odległościowe w rzeczywistości, na ile kroków głośnik jeszcze nam gra, a nie przeliczać metry na katapulty albo na odwrót, bo to jest po prostu idiotyzm, tak samo jak mierzenie pomiaru dźwięku sonometr trzymając 1,5 metra od głośnika. Przecież 1,5 metra nigdy głośnik nie leży od waszych uszu. A więc jaki ma sens taki pomiar? Tak się to robi. Także cóż by tutaj powiedzieć, kochani, pod względem jakość dźwięku, odległość, na ile możemy odejść od tego głośnika, to Flip 4 mogę powiedzieć, że to jest dotychczasowo najlepszy głośnik, jaki miałem. Flipa 5 nie chciałem kupować, bo jest tam tylko i wyłącznie jeden głośnik mono. Co prawda o większej średnicy, ale tylko pojedynczy. A więc głośnik stereo automatycznie się staje mono. Może jedynie być stereo dzięki membranom po dwóch bokach, ale to już nie to samo. A tutaj mamy, to jest ostatnia wersja tego głośnika, gdzie mamy dwa głośniki, mamy prawdziwe stereo. Tutaj oraz tutaj. I oczywiście membrany od basu. Ale no, sami widzicie, na ile ten głośnik jest sobie w stanie pozwolić. Jeszcze to do filmu z JBL-a wetnę tam gdzieś. Będzie on trwać pewnie ponad godzinę z tym wszystkim. Ale no cóż, dobra. No i w sumie chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o testy terenowe. Tak to głośnik na zewnątrz już z takiej normalnej odległości gra po prostu świetnie. Ale mam teraz materiał do sklejania. Oj, kochani, to będzie film. Jeżeli głośnik bym przykładowo położył gdzieś tutaj na gałęzi w lasku, tutaj za laskiem jest dom właśnie moich dziadków, moich wujków, ciociów. No. I głośnik, który wstawiam w lasek, idealnie słychać, jak jest się przy domu. A więc sami widzicie, jak się ten dźwięk niesie. I to takie testy już rzetelne, terenowe. Tak się powinno robić testy głośników na otwartej przestrzeni. Bo właśnie Flip 4 jest stworzony do używania na otwartej przestrzeni. Dobra, kochani, życzę wam miłych wakacji. Trzymajcie się. Cześć. Tak, a mi pozostało odpoczywać wśród pól.